Witam, nazywam się Julia Zabrocka, przyjechałam z Polski. Chciałam zaprezentować swoją pracę graficzną. Ona jest zrobiona w Illustratorze, w Photoshopie i w InDesignie. Przedstawia biuro i wszystkie rzeczy, które są potrzebne do tego biura. Tekst, który jest na tej pracy, nie jest do końca ważny, ponieważ on stanowi tak jakby tło. Poza tym właśnie maluję też obrazy. Malowałam obrazy wcześniej, przez jakieś 5 lat, ale się okazało, że interesuję się również grafiką. Byłam na kursie grafiki i to mi bardzo pomogło jakby zdobyć informacje po to, żeby jakoś to wszystko wykonać. Interesuję się również grafiką 3D i takim programie jak Blender. Chciałabym właśnie robić jakieś animacje, na przykład do gier i tym podobne. Poza tym interesuję się również muzyką. Śpiewam w chórze oraz śpiewam trochę jako wokalistka też. Poza tym sztuka to jest dla mnie coś takiego, że taka część życia, która jest konieczna. Bardzo, bardzo jakby jest to dla mnie ważne. Cały czas się szkolę właśnie, jeżeli chodzi o grafikę komputerową, jeżeli chodzi o programy 3D, jeżeli chodzi o na przykład tego Blendera, ponieważ moim marzeniem jest robić animacje do gier, robić tło, które jest też do gier. I zdecydowałam się jednak na pracę graficzną. Dlaczego? No bo to jest nowe. Wcześniej przedstawiałam moje prace, które były właśnie wykonane farbami olejnymi, akrylowymi i w taki sposób. Zdecydowałam się na grafikę. Ona okazało się, że zajęła pierwszy raz, jaką dałam, zajęła drugie miejsce. Także w Digital Art. Także wydaje mi się, że to jest też bardzo taka interesująca droga. Poza tym jestem z Polski i reprezentuję właśnie Polskę i chciałabym wszystkim podziękować tym, dzięki którym mogę tu być i tym wszystkim organizatorom, wszystkim osobom, dzięki którym mogę tu być, ponieważ jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa i dziękuję. Także wszystkich pozdrawiam, dziękuję.